Nie, moja przygoda z piłką zaczęła się w wieku mniej więcej 8-7 lat, gdzie z kolegą poszedłem na trening do klubu piłkarskiego do Koszara Wyżywiec. Tak z treningu na trening, z dnia na dzień po prostu coraz bardziej mnie to cieszyło i czułem się w tym bardzo dobry. Może nie myślałem o tym wtedy, że będę nie wiadomo jakim piłkarzem, czy będę grał w Ekstraklasie, ale po prostu byłem zadowolony, że gram w tą piłkę i bardzo się cieszyłem, a marzyć to jak każdy młody zawodnik czy starszy to zawsze marzę i marzę dalej i marzyłem i wtedy, więc myślę, że przez te treningi ciągłe jestem tu, gdzie jestem i jestem z tego bardzo zadowolony. Nie, raczej od samego początku właśnie na środku pomocy zaczynałem. Czasem się zdarzało gdzieś na stoperze, ale to bardzo rzadko. No, w drużynie juniorskiej to byłem po prostu takim zawodnikiem, gdzie grałem tam, gdzie kogoś brakowało, jak ktoś nie przyszedł na mecz i grał na przykład na ataku, a nas było dużo na środek pomocy, to grałem wtedy na ataku. Jak nie, to na prawej obronie, to grałem na prawej obronie. Po prostu nie miałem nigdy z tym problemu. No i ciężkie pytania o atutach piłkarskich. Na pewno nie lubię o sobie gadać dobrze, bo wolę powiedzieć coś złego, co muszę poprawić, ale takim atutem piłkarskim to nie wiem, myślę, że i gra w powietrzu, uderzenie z dystansu, tak najbardziej. Przede wszystkim takie kontrole przestrzeni, gdzie muszę obserwować, co się dzieje wokół mnie, żeby szybko podejmować decyzje i to właśnie co za tym idzie, to szybkość ruchów z piłką, bez piłki i wszystko, co jest z tym związane. Tak, jak byłem młody, swojego idola i był nim Cristiano Ronaldo, dalej nim jest, bo bardzo ciężko pracuję, zawsze lubiłem go oglądać, no ale teraz, jako że już gram na środku pomocy, to też tam patrzę na innych zawodników i jest po prostu dużo, bo bardzo mi się podoba na przykład Valverde z Realu Madryt, jest też Casemiro, Kroos, Modric, no mógłbym wymieniać nieskończoność. Tak, do Górnika trafiłem przez to, że klub wysłał zaproszenie na testy. Pośród tam 40 chłopaków zostałem wybrany i byłem wtedy w rezerwach w Górniku. A tak szczerze, bardzo się jakoś tak stresowałem, bo przyszedłem z takiej szatni raczej gdzieś z mojego klubu. Chłopacy, każdy się, wszyscy się znaliśmy i w ogóle, a tu jednak coś nowego i nowe znajomości trzeba było nawiązać. I jednak to jest Górnik i jak się to słyszy, to jednak czuć taką jakąś, nie wiem, jakby to nazwać, presję, bo to jednak wielki klub w Polsce. No, ale myślę, że dałem radę i fajnie od razu złapałem jakieś znajomości i było wszystko w porządku. Jak byłem tutaj, przyszedłem do pierwszej drużyny, no to wiadomo, że jak to najłatwiej, to z młodymi się gdzieś złapać. No i pamiętam, że właśnie Tomek Loska mi bardzo pomagał, bo taki otwarty był zawsze do mnie. No i dużo młodych zawodników ogólnie. Ale ogólnie szatnia była bardzo zżyta i szybko jakby się zaklimatyzowałem w tej szatni. Bardzo dobrze z trenerem Urbanem. Dużo mi podpowiada, dużo pomaga i widzi po prostu, czego mi brakuje. Stara mi się w tym pomóc, żebym to poprawił. Jak jest dobrze, to też powie, że jest wszystko w porządku i żebym to robił dalej, a jak coś jest źle, to umie powiedzieć, że po prostu jest źle i żebym to poprawił. A Lukas do nas dołączył właśnie w lato, tak jak mówisz, i byliśmy wtedy na obozie w Opalenicy i pamiętam pierwszy trening jego z nami. To wszyscy na niego patrzyli jak w obrazek. My się rozgrzewamy, wszyscy biegali i rozgrzewali się i patrzyliśmy na niego, jak on się zachowuje w ogóle. Na początku czuliśmy taki jakiś dystans do niego, bo tak nie wiedzieliśmy, jak do niego zagadać, jak z nim pogadać, jak on zareaguje na nasze pytania. No ale tak z ubiegiem trochę czasu to bardzo nam pomaga, dużo z nami rozmawia. Na wszystkie pytania po prostu, które mu zadamy, to nam odpowie i opowie, jak to było i w Japonii, w Turcji, w tych większych klubach. No, bardzo fajnie. Tak, Lukas na treningach bardzo często właśnie, wiadomo, trenuje z nami bardzo mocno, ale też dużo nam podpowiada, tak, szczególnie młodym zawodnikom, ale to każdym. W sumie no, jest taką osobą, która dużo pomaga i ciągle mówi i dopinguje też, bo tak to mogę nazwać na boisku. Bardzo dużo właśnie podpowiada, jak to zrobić lepiej i w ogóle, więc dużo, dużo można się od niego nauczyć. Ja też się już parę rzeczy na pewno nauczyłem. Trzy wybrałem.
wcześniej w tamtym sezonie, jak przyszedłem do, znaczy przyszedłem, wróciłem do wypożyczenia, bo chciałem jakiś taki numer, jak to się mówi, bliżej jakby 20 meczowej, a wtedy zawsze miałem 25, 28 i stwierdziłem, że była trójka wolna, że wezmę trójkę. Tak jakby z początkiem tego sezonu się zwolniła szóstka, no to od razu tam poszedłem do, od nas do takiego BJ-a od sprzętu, że chcę zmienić na szóstkę, no nie było problemu. Nie, jak, raczej jak debiutowałem, pamiętam z Lechią Gdańsk 20 minut tutaj na stadionie, no to jeszcze wygrywaliśmy, byliśmy na mega fali i jeszcze wszedłem i pamiętam tam chyba jakiś odbiór albo coś tego typu i jeszcze kibice zaczęli tam klaskać, no to po prostu niesie już. Jeszcze jak z początku wchodziłem i gdzieś tak myślałem o tym się, może gdzieś lekko stresowałem, to jak po prostu usłyszałem, że kibice są też za nami, to po prostu niż tak pomagałem, że to nas niesie. Z początku sezonu nie grałem w pierwszym składzie i nawet w dwóch pierwszych meczach nie wszedłem nawet na boisko. A później jak przyszedł właśnie wrzesień, to wróciłem do pierwszego składu, można tak powiedzieć. I bardzo dobrze się czułem i myślę, że też dobrze wyglądałem, bo strzeliłem mi dwie bramki, miałem asystę, wygraliśmy dwa albo trzy mecze i ogólnie drużyna też była jakaś tak dobrze zbudowana po tych zwycięstwach i bardzo dobrze wspominam te spotkania. Właśnie się bardzo cieszę, że wróciłem do pierwszego składu, a jeszcze udało się strzelić pierwszą bramkę w Ekstraklasie, drugą, super. A nagroda indywidualna zawsze bardzo cieszy. Powiem tak, że to jest takie jakby podsumowanie właśnie tego miesiąca dobrego mojego, że strzeliłem te bramki, miałem asystę, dobrze wyglądowaliśmy nawet jako zespół i bardzo się cieszę, że zostałem wyróżniony jako młodzieżowiec miesiąca. Naprawdę ja nie wiem, jakie te emocje mi wtedy towarzyszyły, bo strzeliłem jedną, potem ją zabrano, to już po prostu, no, nie, że byłem podłamany, ale tak gdzieś czułem, że mogło być bardzo fajnie się to skończyć. No a dostałem taką samą sytuację, strzeliłem i no po prostu było tyle kibiców, moja rodzina, wszyscy zaczęli krzyczeć, się cieszyć, ja na boisku byłem, no nie wiedziałem, co mam robić, po prostu coś niesamowitego i życzę każdemu, żeby taką euforię przeszedł. Jestem, powiedzmy, troszkę zadowolony, bo jednak gdzieś mogę zapisać tą rundę na plus, aczkolwiek wydaje mi się, że mogłem wyciągnąć jeszcze dużo, dużo więcej, bo miałem dużo sytuacji, w których na przykład mogłem zdobyć bramkę czy pomóc drużynie, więc na pewno mogło być lepiej i to wiemy. Nie myślę o tym, o celach takich indywidualnych, o jakiejś ilości bramek czy asyst. Po prostu na pewno chciałbym z drużyną zdobyć jak najwięcej, być jak największej, jak najlepszej pozycji w tabeli, zdobywać jak najwięcej punktów, a no co za tym idzie, no to bramki i asysty, czyli liczby, no to same przyjdą w takim razie, więc chciałbym zdobyć jak najwięcej się da. Tak jak mówiłem wcześniej, na pewno o tym marzę, bo granie z Orzechnią na pierwszej to jest jeszcze coś wspaniałego, ale nie myślę o tym. Jesteśmy tu i teraz, nie wiemy tak naprawdę, co będzie jutro, a z dnia na dzień po prostu chciałbym być coraz lepszy i co za tym idzie, jak będę się rozwijał, to mam nadzieję, że tam trafię. A czas wolny to z dziewczyną, bo mieszkamy razem, dziewczyna studiuje w Katowicach i ze znajomymi też, no ale to raczej większość są dziewczyną, gdzieś wychodzimy na jakieś spacery, bądź oglądamy jakieś filmy, no różnie, ze znajomymi gdzieś też wyjdziemy, czasem zagramy na komputerze w Call of Duty, różnie, naprawdę różnie. Razem z dziewczyną grasz w Call of Duty? Nie, w Call of Duty z kolegami. A teraz czas na konkurs. W formie zdjęciowej, filmowej lub tekstowej odpowiedz na pytanie, w jakim zagranicznym klubie miałbym największą szansę pokazać pełnię swoich możliwości.